funkcjonują, każdy może tutaj jak siedzimy, przytoczyć pewnie parę przykładów jakichś procesów, które są i z punktu widzenia organizacyjnego, więc to jest jedna strona, no a z drugiej strony no teraz jeszcze narazimy się na to, że to sądy są na taką opinię. Ja już nawet nie oceniając, czy ile w tym prawdę, ile nie, to ta opinia pójdzie w świat, ona już jest w świecie, ale zostanie ugruntowana jeszcze we wrześniu. Rafał, właśnie zaszkodzi Polsce? No, to na pewno utrudni pole manewru takim politykom jak Mateusz Morawiecki, no, którzy od pół roku jakoś tam na różnych polach próbują stworzyć podstawy do tego dosyć ambitnego planu, też to tak jest retorycznie przedstawiane, trochę nowej filozofii polityki gospodarczej. No oczywiście to jest ta filozofia jest krytykowana, przez niektórych wyśmiewana. Ja myślę, że to nie do końca są sprawiedliwe opinie, to znaczy Morawiecki ani nie jest taki słaby, jak mówią jego zatwardzieli krytycy, ani taki świetny, jak to się wydaje teraz na prawicy. Próbuje stworzyć jakąś alternatywną opowieść o gospodarce, to jest bardzo trudne. Przypatruję się temu z zaciekawieniem, no ale zamieszanie wokół Trybunału i osłabienie instytucji państwa, zły klimat wokół Polski, wśród elit bogatego Zachodu, wśród inwestorów prywatnych, również w Unii Europejskiej, która jako instytucja jest ważna dla naszego rozwoju, no to zawęża mu pole manewru. On nie chce dwóch rzeczy jednocześnie, bo z jednej strony Mateusz Morawiecki mówi o repolonizacji banków na przykład i budowaniu polskiego kapitału, ale bardzo się cieszymy, jak Mercedes inwestuje w Polsce i chcemy, żeby zagraniczny kapitał inwestował w Polsce. No to jak ma inwestować, jak trochę go odstraszy? No to jest słuszny argument, który oficjalnie, kiedy się o to pyta wicepremiera Morawieckiego, on tutaj zwykle tak się usztywnia i mówi, że wszystko jest w porządku. No popatrzcie, przecież Mercedes przyszedł. Tak jak głębiej pogrzebać, porozmawiać z ludźmi z jego otoczenia, no to ten argument dociera. No oni wiedzą, że ta sytuacja wokół Trybunału, ten duży stan rozdrgania politycznego nie służy. No ale Morawiecki jednak decyduje się w to grać i to jest ryzykowne, moim zdaniem. To nie jest tylko kwestia samego Trybunału, bo rozpoczyna przez pana Margaret Thatcher z tymi słowami o tym, że podstawą państwa demokratycznego są niezawisłe i niezależne sądy. I jednym z takich elementów właśnie są na przykład w Polsce, to jest Trybunał Konstytucyjny. To nie jest tylko kwestia tego, że jest teraz atakowany Trybunał, ale to, co się mówi o sędziach, to co sobie prezydent, mianując sędziów, wskazany przez KRS, przymiarka do zmiany ustawy w KRS-ie, która prawdopodobnie właśnie będzie jesienią tego roku, no to wszystko jest takim demontażem tego wymiaru sprawiedliwości. Oczywiście wszystkie zastrzeżenia, jakie do niego mamy, o którym pan wspomniał. I to, co w tej chwili się dzieje w Sejmie, sposób obradowania pracy nad komisji, nad tą ustawą, nie przestrzegamy, właściwie nie słuchamy nawet biura legislacyjnego Sejmu, któremu wysłuchajcie, tu i tu są takie i takie błędy, to jest niezgodne z konstytucją, to właściwie to jest tylko po to, aby dać sygnał tak naprawdę, albo inaczej, dać argumenty prezydentowi Dudzie do rozmowy z prezydentem Obamem, że szukamy kompromisu. A już są zapowiedzi, albo wprowadzimy ustawę we wrześniu. To nie o to chodzi, to jest to, co panowie mówili. To wszystko psuje po pierwsze instytucje i psuje możliwości inwestycyjne, nie tylko zresztą inwestycyjne, ale tej inwestycji z zewnątrz. To psuje państwo po prostu. Nie zapominajmy też, że w takim elemencie, no bo te inwestycje, no one są ważne, no ale jakby dla nas obywateli też ważne jest, jak obywatel patrzy na to, co się dzieje w państwie. No i niestety jest tak, że ja mam wrażenie, że polski obywatel nie miał nigdy zbyt wiele zaufania do państwa, bo one tak działały raz lepiej, raz gorzej. No i przyszedł PiS, który obiecywał, że to państwo wzmocni, że to będzie, no nie wiem, może
będzie potrafił trochę bardziej, no nie wiem, mówiło się dużo o tym, taki dobry gospodarz, lepszy gospodarz, albo w ogóle zmiana, która jakoś tam sprawi, że inaczej niektóre akcenty zostaną położone, no więc tej obietnicy też niewiele zostało, no bo taki obywatel teraz, pomijając już to, że on się może ekscytować, że chce, żeby, nie wiem, na platformie, albo odwrotnie, nie cierpi PiS-u z jakiegoś powodu, no to koniec końców, jak ten obywatel zderzy się z tym, że władza jakby tak się z tego błahsetu, z tych zobowiązań, z tych ograniczeń się uwalnia i to może w niego uderzyć i to będzie uderzać. Natomiast w momencie, kiedy obywatel pojawi się przed sądem powszechnym i sądzie powszechnym, gdzie i tak bardzo wiele zależy od tej decyzji sędziego, będzie jeszcze dodatkowa niepewność związana z tym, że mamy różne interpretacje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, to złe świadectwo, znaczy bardzo zaufanie do państwa, który już jest w przypadku. Tylko Michał Szulczyński, który często siedzi przy tym stole, ludzi w Węgrzystwie 500+, ale nie mówił, że rodzinę mogła dać sobie problemy To jest taka odpowiedź, no ludzie, wszyscy jesteśmy ludźmi, każdy z nas jest, patrzy na bardzo wielowymiarowo, prawda? Jedna osoba, niezależnie od tego, jaki ona ma poziom zamożności, wykształcenia i tak dalej, no to ona patrzy na różne aspekty życia, prawda? Z jednej strony może korzystać z programu 500+, ale z drugiej strony też będzie korzystała z programu 500+. Też będzie ją irytować to, że w tak fundamentalnej kwestii klasa polityczna i to obie strony, tutaj i rząd, i opozycja nie potrafią stanąć na wysokości zadania i to będzie coraz bardziej irytowane. To więcej już na chwilę. Tuż po informacjach Radia TK FM. Chodzą na swoim tylko terytorium. Poranny. Także sądy nie da się nadreperować. Nagle były złe, to co mają być dobre? Oni myślą, że nowy rząd to już będzie dobry. Chciała poczekać, ale coś trzeba robić poza tym, nie to, że czekać. Czekać to się może. Ja też czekam, będę robił. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce, przeciwwskazania, nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Afrofarm. To jest Viola. Viola jest księgową. Ona mocniejsza, ona ma chłopa i Viola jest mamą i żoną. Znalazła wreszcie wymarzone mieszkanie dla rodziny. Ma wszystkie wystawione lekarze, bazarek, centra handlowe, do tego zielone parki i place zabaw dla dzieci. Obok ma tramwaje i autobusy, którymi do centrum dojeżdża w 15 minut. Bądź mądra, bądź jak Viola. Mówisz sobie, że to się opłaca. Własne mieszkanie już od 3200 zł za metr. Wybierz mieszkanie od zaufanego dewelopera. Pokaż dewelopera z kraju 17.pl. A zobacz, teraz nadaje wąs. Każdą okazję stworzona prosty dla ciebie. Już jutro w Lidlu nowa kolekcja elegancki. A między innymi twoje ulubione, wygodne, dopasowujące się do sylwetki dżepisy z denimu. Jedynie 29,99 za parę. 29,99. Bluzki w wielu fasonach i kolorach lata już od 22,99 za sztukę. To rozumiem, że wstajesz i idź do lekarza na czas. 22,99. Lidl, co tydzień coś nowego. Uwaga! Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną przewodnik turystyczny po Polsce Południowej. Ciekawe miejsca, atrakcje turystyczne, propozycje wycieczek. Przewodnik turystyczny Polska Południowa. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. To jutro może być zamknięte, tak? Znowu jakieś święto Boże, Matka Boska się ocieliła, grobowładna. Przejdź z korsą na tył, wejdź na hotel Pekora, a tu choroba. Tylko do końca lipca. Mamuś,
Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Kultura pojechała do Wrocławia, na to zjeżdża, będzie wojna. 8.20, Filip Kekusz, zapraszam. Cała opozycja sprzeciwia się projektowi ustawy od sprzedaży detalicznej. Nad nowym prawem Ministerstwo Finansów pracuje od miesięcy, jednak przedstawiciele innych klubów twierdzą, że w obecnym kształcie ustawa uderzy w polski handel. Wczoraj w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu, który ma wejść w życie 1 września. Raport Sir Johna Chilcota ukazujący kulisy brytyjskiego zaangażowania w inwazję na Irak zostanie dziś w południe polskiego czasu przedstawiony w Londynie. Dokument liczy kilka tysięcy stron i opiera się m.in. na relacjach z najważniejszymi brytyjskimi politykami. Publikacja raportu była wiele razy przekładana w obawie o relacje Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Znane są kolejne okoliczności katastrofy samolotu linii Egypt Air. Maszyna spadła do Morza Śródziemnego w maju w drodze z Paryża do Kairu. Zapisy od zespołu zwierzęta to gasić ogień. Komitet śledczy w Egipcie wciąż zbiera informacje o przyczynach tragedii. 508 milionów dolarów jest teraz wygrany w amerykańskim loterii Mega Million. Kumulacja nastąpiła po tym, jak przed wczorajszym losowaniem nikt nie skreślił szczęśliwej kombinacji liczb. To siódma największa kumulacja w historii loterii, ale szansa na główną wygraną to 1 do 259 milionów. Informacje sportowe. Krzysztof Sendecki, zapraszam. Portugalia po raz drugi w historii, czy Walia po raz pierwszy? Kto zagra w finale Mistrzostw Europy? Dowiemy się już dziś wieczorem. Zaczynamy się o 21:00, a trener Portugalczyków Fernando Santos przestrzega, żeby nie sprowadzać tego meczu do pojedynku Ronaldo kontra Bale. Każdy piłkarz chce zagrać w wielkim finale, to oczywiste. Każdy z zawodników ma taki sam cel. I nie jest tak, że to mecz Cristiano kontra Gareth Bale. Tu będzie się liczyło to, jak spisze się reszta drużyny. Tak jak te sądy pracują, to już Portugalia naprawdę, ja nie wiem, finale specjalnie to robią, żeby pracować. Z Niemcami lub Francją. Wczoraj poznaliśmy półfinalistki Wimbledonu, dziś mecze ćwierćświnałowe rozegrają panowie. Najciekawiej zapowiadają się starcia Andiego Maria z Robin Friedem Sądą oraz Marina Cilicia z Rogerem Federerem. Szwajcarii na zwycięstwo w wielkoszlemowym turnieju Championship 2012 roku. I wreszcie może się doczekać, mówił w programie Jeszcze Więcej Sportu Tomasz Tomaszewski. W tym turnieju... I w zakładzie pogrzebowym to samo, i w policji to samo. Dobre losowanie, te pierwsze rundy były dosyć łatwe. On nawet nie stracił serca. Policjant jeden wczoraj powiedział, że jego mama pracowała w Biedronce. W Biedronce to było tak, że zawsze jak ktoś zostawało, czy ma karol urwany, czy jak, wszystko do śmietnika. Wygrał Wimbledon aż 7 razy. Ja mówię, no to źle. 1500 lekkoatletów z 50 krajów rozpoczyna dziś rywalizację. Bo oni tam jeżdżą pod pałacem, wiesz, Salina Kultury i Lenina. Startuje 27 reprezentantów Polski, a cała nasza ekipa liczy 70 osób. Dziś czekają nas m.in. eliminację rzutu młotem z udziałem Anity Włodarczyk. O wejście do finału z Pokłotyczce powalczą Piotr Lisek, Robert Sobera i Paweł Wojciechowski. A w biegu na 800 metrów wystartują Angelika Cichocka, Sofia Amoi i Lidio Anna Jóźwik. Kapitanem reprezentacji Polski jest Piotr Małachowski, a w Amsterdamie zabraknie zawieszonej przez JAFE reprezentacji Rosji. I na koniec skandal z kubańskimi siatkarzami w roli głównej. 6 reprezentantów tego kraju zostało tymczasowo aresztowanych pod zarzutem napaści seksualnej. Zawodnicy w miniony weekend grali w turnieju Ligi Światowej w fińskim Tampere. Po zawodach kilku siatkarzy zostało oskarżonych o gwałt, do którego miało dojść w hotelu, w którym mieszkali.
sądy odkładają, a ja mówię, wie pan co, a to robi to, że była taka audycja na temat miasto żercy, że są organizacje, są różne stowarzyszenia, które zbierają nawet jedzenie, umieją to odświeżyć, dekorują, jedzą. Na zachodzie Polski, w łódzkim i mazowieckim będzie też silnie wiało. Chłodno, zwykle od 15 do 19 stopni, na południowym wschodzie nieco cieplej, do 22 stopni. Chłodno i pada deszcz. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Odświeżają, to takie bankiety robią, a taki uśmiechnięty, ona, no i bo moja mama jak w Biedronce to ten. Ja mówię, przez te podziały Polacy się dzielą na biednych, na bogatych. To tutaj miałyśmy taką panią Anię z Poznania, domki, gdzie jest ulica Znicza, tam gdzie ten Roger, co, to Jaśka przychodzi. Taka pani Ania z Poznania, ona z nami raz w tygodniu umawiała się na czytanie Biblii. Jej mąż samochodami handlował we Włoszech. Ona miała widocznie strasznie dużo pieniędzy. Całe masło, 2 kilo masła, 6 piętnika, wszystko do świetlika. I tam z taką Ewą poszłam, ona już manicure, pedicure, ona po prostu już też ma swoje lata, ale bardzo ładnie wygląda. Podczas gdy ona już tam na jedno oko to prawie wcale nie widziała, taka na pół inwalidka zrobiła sobie manicure, pedicure. Więc słuchaj, chodź Ewa, pójdziemy do tej Ani z Poznania, do tej bogaczki, która tu prawdę poznaje, czyta Biblię. Nie studiuje, dobrze. Nawet byśmy się tam umawiały i Basia przychodziła i ona do nas przychodziła tam do bloku. I jakby odwdzięczenie się także super dla jego krytycznych słów na temat Trybunału. Niekompetentne osoby bardzo często prosto z ław poselskich. Także poznała prawdę, że cała Ania, poznała w radach nadzorczych w różnych spółkach. To wszystko jest w psucie państwa. I teraz jak złożymy ten kawałek do kawałka, to te sądy to są niestety tylko tą kropą, która przylewa czarkowicze. I nie mówię tylko o inwestorach, tylko właśnie tak jak słusznie zauważył redaktor Boś, o nas zwykłych obywateli. Ale nie, no to wyjdzie. Jak to? Ale jak ona głupia. Niech czatuje. Nigdy nie potrafiliśmy tego państwa szanować, a nawet utrzymać. Strasznie głupia. Więc, jak już wyszła, to niech czatuje. Przecież to nie tylko wychodzą, ale wchodzą. I teraz tak, jak to powinno w ogóle wyglądać? Jaka powinna być... Oj, kurczaczek, jak wyjdzie, to się pokręci, zaraz już go nie ma. Państwo powinno... Nawet nie mogę go dogonić, bo ile razy bramka jest po pierwsze otwarta, po drugie wychodzi, po trzecie wchodzi. Wymiar sprawiedliwości. Przychodzić do tego wymiaru sprawiedliwości i dopytać, co zrobić, żeby wymiar sprawiedliwości pracował lepiej i efektywniej. Jak mu pomóc? Tylko problemy z nią, tylko problemy, same problemy. Duży łeb, duża dupa. Warunki nieskrępowane. No nie zamyka, ale będą przeciągi cały czas. Niezależnych, wolnych mediów. Państwo ma obowiązek stworzyć te warunki. No i teraz odpowiedzmy sobie... Niestety, proszę Państwa, tam gdzie są baby, posłać baby, to wiesz, przez ostatnie... No te warszawskie, ja nie mówię tu o Ameryce, ja mówię o babach. A co myśmy zrobili, żeby tak było? Żeby to, co sami ustaliliśmy, ten pewien ideał, który wyraziliśmy, czy myśmy to zrealizowali, czy nie? No i niestety odpowiedź jest negatywna. Po prostu. Władza niszczy własne państwo w Polsce. Taka jest nasza tradycja. Jak się nie upamiętamy, no to kiedyś tak je zniszczymy, że stanie się to co zawsze. No to dobrze, że Luka o tym powiedział, no bo też żebyśmy nie popadali w takie błędne przekonanie, że wszystko było w porządku i nagle przyszedł straszny PiS i zaczął robić straszne rzeczy. No, nie wszystko było w porządku. Również psucie instytucji trwało i w czasie rządów Platformy i PSL-u, i w czasie rządów SLD, i w czasie rządów poprzedniego PiS-u. No tylko, że problem polega na tym, że dobra zmiana miała polegać na tym, że będzie inaczej. Że miało być inaczej, a tutaj PiS niestety udoskonala te metody niszczenia państwa i to jest smutne, ale... Przepraszam, że wchodzę w słowo, ale jak wielu szefów spółek Skarbu Państwa zmieniono w ciągu pierwszego roku kolejnej władzy? SLD, PiS, PO-PSL, teraz PiS.
to średnia wynosiła 48-52%. Po paru miesiącach PiSu 98%. Więc jeżeli PO popełnia... A ten Graśka to on... Ale jeszcze jedna rzecz, bo to, że władza wymienia, to jest jedno, tak? I znamy teorię klientelizmu, patronażu. Tylko jeszcze jest kwestia, na kogo się wymienia. Czy to są osoby z tak zwanego rynku? A przy tych największych spółkach najczęściej to jednak byli specjaliści, czy to są właśnie z ław partyjnych? To, no, to też ma znaczenie. Na zgodę trudno porównywać Andrzeja Klestyka, czy Krawca, szefa Orlenu, z ich następcami. Ja obserwuję też z dużym zaciekawieniem, bardzo mnie to interesuje, wyławiam takie sygnały po stronie, powiedzmy w mediach, w tej części przestrzeni publicznej, która ma więcej sentymentu do prawicy, do PiSu niż choćby Radio Tok FM. I tam coraz częściej słyszę takie głosy właśnie. Miało być inaczej, a jest tak, jak jest. No, ta lista się wydłuża. Wczoraj na przykład widziałem taką wypowiedź księdza Isakowicza-Zaleskiego. No, jako żywo nie można go posądzić o to, że jest gwiazdą mediów liberalnych, a powiedział coś dokładnie takiego. Więc coraz częściej słyszę, że również w tej części takiej jednak do czasu wyborów takiej stojącej murem za dobrą zmianą coraz częściej pojawiają się wątpliwości. To jest bardzo ciekawe i władze powinno to dawać do myślenia. Słuchajcie, czy tak realistycznie, czy nie myślicie, że kolejna debata, a mówię to obserwując kampanię wyborczą amerykańską, po której się naprawdę więcej spodziewałem, kampanię Wielkiej Brytanii przed Brexitem. Czy to nie będzie tak, że przed następnymi wyborami debata będzie się sprowadzała do z jednej strony festiwalu obietnic, z drugiej strony do mówienia o tym, jak ważny jest Trybunał Konstytucyjny. A czy opozycja też nie przedstawia konkretnego, bo Rafał Woś mówi, że Mateusz Morawiecki próbuje budować inną narrację gospodarczą. Opozycja nie ma pomysłu na Polskę w tej chwili, poza tym, że chce bronić niezależności sądów, Trybunału Konstytucyjnego, to jest wszystko niezwykle ważne, pełna zgoda. Tylko pomysłu na opowieść o Polsce, poza tym, żeby była niezależna, wolna, demokratyczna, ja nie widzę tutaj. No, potrzebna jest w Polsce strategiczna wizja naszego rozwoju. Myśmy mieli tę wizję, kiedy... No i co tworzyłaś? Wolna Polska. I zrealizowaliśmy ją w dużej mierze. Polska jest w NATO, Polska jest w Unii Europejskiej, Polska jest krajem dobrym. Ona stanie przed tą bogatszą, nie jest rozgarnięta. Powinna się kręcić przy tamtej bramce. Nie jest rozgarnięta. Niby umie te bułki załatwić, ale potem ona już stoi, bo ona już nie wie, jak skupić. Nigdzie, tylko kapitanie, dokąd płyniemy? No, ciepła woda to za morze. Ludzie, tu umie załatwić, a tu już ona nie da rady. To przecież tu są cztery bloki. No, a poza tym bramka jest niedomknięta. Jej bramka jest koło śmietnika. Jakby nawet miała pół klucza, to niech ona się tam kręci, niech ona tam porządkuje przy tym śmietniku, bo ona to lubi. To tam, to tak, a tutaj to jej nie stać. A ona tego nie rozumie. W związku z powyższym i w Polsce, i w wielu krajach... Bo tu kto nie będzie, to zaraz się gapi, to za krowa stoi. ...populizm i demagogia po stronie polityków w stosunku do społeczeństwa. Nie ma poważnych rozmów na temat tego, co się powinno zrobić. Czasami te poważne rzeczy pojawiają się w mediach, ale tylko w niektórych, bo media również muszą się umizgiwać do coraz bardziej rozleniwionego i coraz bardziej nieświadomego tego, co się wokół niego dzieje, suwerena. I to jest dramatyczna sytuacja, dlatego że tu nie wystarczyłoby wymienić klasę polityczną. Tu niestety jest potrzebna praca u podstaw. Znaczy my wszyscy razem, jako zbiorowisko, nie możemy być coraz głupsi z roku na rok, coraz bardziej podatni na manipulacje, tylko powinniśmy być coraz bardziej wymagający wobec władzy między innymi, coraz bardziej odpowiedzialni, coraz bardziej świadomi. Jarku, jest jeszcze gorzej, uważam, bo jeżeli naprawdę to mnie zszokowało w rozmowach z kolegami z BBC, znaczy oni mówili, że oni... Takiej błazenady i durnoty, jaka wydarzyła się w Wielkiej Brytanii przed referendum, w życiu nie widzieli. No, Nigel Farage do niedawna... Błazenada też w Wielkiej Brytanii. Pytane, no dobrze, a co się stanie, jeżeli po Brexicie zawali się brytyjska giełda i spadnie funt? Odpowiada na to, no i co z tego? Znaczy, 10 lat temu to jest odpowiedź nie do pomyślenia, a teraz jest do pomyślenia w kolebce europejskiej demokracji nie, Wielkiej Brytanii. Ale to z tym to się nie mogę zgodzić, bo wasza wizja tego, co się dzieje, jest jednak taka nadmiernie pesymistyczna, jednak bardzo elitarystyczna. Mamy teraz w ogóle na świecie taki moment, kiedy pewien pomysł na rozwój, nazwijmy go takim neoliberalnym, on się zawalił.
bo było takie przekonanie przez to, o czym wy mówicie, ja słyszę tę tęsknotę za tym, żeby było tak jak w latach 90., kiedy politycy mówili, no będzie, no, mamy, to mamy dla was... Wychodzimy z Unii Europejskiej i będzie nie możemy powiedzieć, że spora część wizji, która została w Polsce w latach 90. skierowana przez często bardzo szlachetnych polityków, takich godnych pomysłu, nie była wizją odpowiedzialną. Reforma emerytalna 99. była wizją odpowiedzialną, nie, no była kompletnie nieodpowiedzialna i skutki tego mamy do dziś, bo nie stworzyła nowego systemu, wyrwała olbrzymią dziurę finansów publicznych i tak dalej, i tak dalej. To, że ktoś odwołuje się do odpowiedzialności i mówi ludziom... Ze mną rozmawia, bo zobaczył, że ja mu tam odpowiadam, no to on to już po niemiecku zaczyna pisać. To nie znaczy, że ta piwulka działa, bo ja mam wrażenie, że my jesteśmy w takim momencie, kiedy było tak, dawano tę pigułkę, mówiono, deregulujcie, obniżajcie podatki, prywatyzujcie, wszystko będzie już skończone, trochę zaboli tamtych na dole, ale w sumie potem wyjdzie wam to na dobre. Nie, też uważam, że teraz ci, którzy przed przygodą protestowali, byli uważani za populistów, nieodpowiedzialnych i tak dalej, bo mówili, że to strasznie źle smakuje. Teraz się okazało, że to nie tylko źle smakowało, ale i nie działało. No, to przykład tej reformy emerytalnej jest dobry, że tego dobrze to pokazuje. Więc teraz jesteśmy w momencie, kiedy trzeba naciskać na polityków, nie tylko na polityków, na elity, na akademię, żeby poprosił o nowy model. Poprosimy o nowy model. Wszyscy mówimy. Doktora Madryska-Sosnowska. Przepraszam, ale to są dwa problemy. Redaktor Bugała powiedział o problemie, które jest niestety dominującym problemem w Europie i zachodniej, czy w Stanach, populizmu. A w populizmie są potrzebne łatwe, proste hasła, łatwe, proste recepty, takie, które się będą podobały jak najszerszej ilości ludzi. I nie ma tu żadnego zastanowienia. Natomiast pan mówi o jakby problemie już nie metafor poniżej, potrzebie nowej wizji. I teraz, jak zostanie ta nowa wizja najpierw wykreowana, a potem jak zostanie przedstawiona, to są dwa różne problemy, bo nawet najlepszą wizję możemy, mało tego, wizję, która będzie miała też gorzką pigułkę, dlatego że każda wizja ma jakąś gorzką pigułkę, prawda? I teraz to, w jaki sposób zostanie to przedstawione, to jest właśnie ten problem, o którym mówił redaktor Bugała. To jest to, o czym powiedział redaktor Kraśko. Czaraś powiedział, no i co z tego? I jaki będzie problem, prawda? To nie jest mój problem. Dlaczego zrezygnował? Bo 350 milionów funtów jednak nie będzie szło co tydzień na ich NFZ. Czyli mam jakieś hasło, które nie zastanowimy się, jakie są tego konsekwencje, ale łatwo jest sprzedawalne populistycznie, bo tego chcemy. Dlaczego to w ten sposób przychodzi? Dlatego, że potrzebujemy łatwych haseł, prostych haseł, prostych wskazówek, to będzie lepsze, to będzie gorsze, a generalnie jesteśmy dużo gorzej wykształconym społeczeństwem, jeśli chodzi o te kwestie społeczne, o te kwestie państwowe. Natomiast to, że znowu problemy są dwa. Jaka wizja państwa powinna być dzisiaj, i to nie tylko w Polsce, ale i w Europie, i nie tylko na państwa narodowe, ale i na Europę jako całość, no to są wyzwania przed politykami. Pytanie, czy są tacy politycy, którzy dzisiaj są w stanie nad tym pracować. I to jest wielkie wyzwanie dla nas. Cóż po informacjach Radia Tyka Fem. No, to ostatnio się okazało, że no. Poranek Radia Tok FM. Bakterie też mogą złapać wirusa. Aby zrozumieć, posłuchaj programu Owczarek od poniedziałku do piątku po 10:00. Zapraszam, Cezary Łasiczka. Reklama. To jaka diagnoza? Ból nóg, obrzęki i kurcze mogą wskazywać na żylaki. Co pan proponuje? Zastosować Rostil, bo przyczyny żylaków mogą być dwie. Osłabienie żył i zakrzepy. A Rostil wpływa na obie. Poza tym tabletki Rostil są teraz dostępne bez recepty. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do besilate 250 mg. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Witam
Tu Wojciech Modestamaro. Kiedy wybieram produkty, wybieram te najlepszej jakości. Zawsze i bez wyjątku. Dlatego przeniosłem moją firmę do Play dla Firmy. Bo to jest poziom, jakiego oczekuję. Ty też przenieś swoją firmę do Play dla Firmy i wybierz nową formułę Business Box. Nielimitowane rozmowy, SMS-y i internet w smartfonie za 49,99 netto miesięcznie za dwie karty SIM. A dodatkowo internet do twojego biura za darmo. Szczegóły na playdlafirmy.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play dla Firmy. Red Blocker? Pewnie, że znam. Genialny. Mam wrażliwą skórę, a ona potrzebuje delikatnej, lecz specjalistycznej opieki. Krem na dzień Red Blocker łagodzi podrażnienia, a zielony pigment kryjący natychmiast płaskuje zaczerwienienia. Ja mam skórę naczynkową i też używam kremu na dzień Red Blocker. Wzmacnia naczynkę. Ja, zresztą często w tej nowej legislacji Prawa i Sprawiedliwości jest tak, że te wszystkie ustawy są tymczasowe. Ustawa o mediach publicznych była ustawą tymczasową, która miała zostać zmieniona. Nie wiadomo, kiedy ta ustawa tymczasowa będzie zmieniona o Trybunale Konstytucyjnym. Wiadomo, że miała zostać ustalona przed szczytem NATO i też chyba chodzi o to, że jeżeli prezydent Duda lub przedstawiciele władz polskich będą mieli kontakt z najważniejszymi liderami państw, którzy przyjadą na szczyt NATO, to będą mogli powiedzieć, że ten dialog ma miejsce, że próba znalezienia konsensusu, że próba znalezienia jakiegoś kompromisu tutaj jednak jest poczyniona. Pytanie, jak to będzie wyglądało, jeżeli opozycja jest bardzo niezadowolona z tej formy dialogu, która odbywa się późną nocą, no bo nie jest czymś normalnym, umówmy się, że procedowana jest na komisji ustawa o późnej nocy i o 3.30 to się kończy, prawda? To nie jest normalne. To można było załatwić inaczej. Dzisiaj nawet dyrektor biura prezydenta Andrzeja Dudy, Marek Mogierowski, powiedział rano chyba w TVN24, że można inaczej procedować, o innej porze, żeby to wyglądało mniej kontrowersyjnie. Także sytuacja nie jest normalna. Chodzi o to, żeby załatwić sprawę przed szczytem NATO. Ja wczoraj miałem wywiad z jednym z polityków Prawa i Sprawiedliwości, może powiem, z wicemarszałkiem Sejmu Ryszardem Terleckim, który jeszcze przed tym, jak KOT wycofał się z tej ustawy swojej, powiedział, że sprawa Trybunału Konstytucyjnego, ustawa będzie uchwalona przed szczytem NATO. Rzeczywiście chodzi o to, żeby była uchwalona przed szczytem NATO. I tak będzie. Oczywiście ja tutaj polemicznie do pana redaktora, bo pan redaktor mówi, że to jest taka ustawa prowizoryczna. Tymczasowa. Nie, no tak, ale znaczy tak żartobliwie mówię, że to będzie prowizoryczne. Dlatego, że wiele wskazuje na to, że ta tymczasowość, może być trwała, znaczy jak to w innych przypadkach, tak? Znaczy w polskich realiach akurat najbardziej trwałe często okazują się prowizorki i możemy mieć tutaj do czynienia z takim przypadkiem, że ta ustawa zostanie uchwalona, a potem już nie będzie woli politycznej do tego, żeby ją jakoś zmieniać czy poprawić. No w przypadku mediów publicznych, prawda, jednak ta tymczasowość okazała się tymczasowością i później była ustawa, prawda? Tak, ale tam było wpisane czas trwania tej pierwszej ustawy, pół roku i jej przepisy wygasały, mimo że później PiS usiłowało interpretować, że jednak nie wygasają. Niemniej jednak ten VAT w postaci tej twardej daty 30 czerwca był, więc trzeba było coś z tym zrobić. Ale sytuacja jest tak delikatna, że wydaje mi się, że opozycja nie odpuściłaby, gdyby ta tymczasowość tej ustawy okazała się czymś stałym. A dziś posłowie zajmą się m.in. wnioskiem PiS-u o powołanie komisji śledczej. Ma się ona zająć sprawą Amber Gold. Szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki zapowiedział wczoraj, że na czele komisji śledczej stanie posłanka PiS Małgorzata Wasserman. W projekcie uchwały powołującej komisję czytamy, że ma się ona zająć zbadaniem i oceną nieprawidłowości działań grupy Amber Gold. Jakie będą skutki prac tej komisji, bo ona pewnie będzie. No będzie, ma być uchwalona jeszcze na tym posiedzeniu i rozpocząć pracę jeszcze przed wakacjami. Więc zacznie działać w składzie, który prawdę mówiąc mnie zadziwia, bo jednak wykluczono dwie partie opozycyjne z jej działania pod takim oto zawołaniem, że nie chcemy igrzysk, tylko chcemy wyjaśnić sprawę. No, ja jestem pełna wątpliwości co do jej komisji, co do intencji
tutaj ustawodawców, czyli PiS-u, który dąży do przyjęcia tej komisji, dlatego że wykluczenie właśnie dwóch mniejszych klubów i fakt, że sprawa została rozpatrzona przez sąd jednak już, prawda, bo stoczy się sprawa sądowa, świadczy o tym, że głównie chodzi tutaj o igrzyska, a w znacznie mniejszym stopniu o wyjaśnienie sprawy. Chodzi o to, żeby wezwać przed komisję pana premiera Tuska, może jego syna, może prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Może jak sposób... No tam tak, ale to już powiedzmy mniej. Przesłynie Donalda Tuska. No tak, tak. Przesłynie nam się cała paleta polityków prawdopodobnie, którzy by mieli kontakt z finansami przy tej okresie. No i nie spodziewam się, nie wiadomo jakiego wyjaśnienia tej sprawy, a spodziewam się natomiast właśnie takiego show, który będzie rajwodził PiS, ponieważ ma zdecydowaną większość w tej komisji. No a tam jeszcze będzie Platforma, no to szczęściem, że chociaż Platformie pozwoli działać w tej komisji, mogli sobie uchwalić samą dla siebie. No i jakich skutków politycznych Jacek Niedzienkiewicz się spodziewa? Czy skutki polityczne tak mniej by mnie interesowały. Bardziej mnie interesuje wyjaśnienie sprawy Amber Gold, ale jeżeli sprawą zajmuje się prokuratura, to po co zajmuje się tym komisja śledcza, prawda? Komisje śledcze też jest zapis taki, że one nie zajmują się każdą sprawą, ale są powoływane tylko w określonych okolicznościach. A tutaj to jest właśnie określona okoliczność Amber Gold. To jest określonej sprawy. To jest sytuacja no, polityczna, prawda? Ja chciałbym wyjaśnienia tej sprawy, no bo jednak doszło do wielkiej afery, która gdyby nie organy państwa, możliwe, że tej afery by nie było, gdyby niewiele zaniedbał, prawda? Ale niech tym zajmie się prokuratura. Jeżeli chodzi o niedopuszczenie przedstawicieli nowoczesnej PSL, no to jest skandal. Ten wspomniany Ryszard Terlecki powiedział mi w rozmowie, czy rozmowa jeszcze nie jest autoryzowana, ale trudno, że sytuacja nie jest przesądzona. Pytanie, co z tym pakietem demokratycznym, o którym mówił PiS w kampanii wyborczej, prawda? Tutaj dbamy o demokrację, w Sejmie, o dobre relacje z partiami opozycyjnymi, doceniamy opozycję, o czym ostatnio mówiła też Beata Szydło w Sejmie podczas obrony Antoniego Macierewicza, a co do czego marszałka Sejmu nie dostaje PSL, w komisji nie ma przedstawiciela Nowoczesnej i członka PSL tylko dlatego, że to byłoby za duże ciało, wystarczy jednak te 9 osób. No nie no, to jest jednak troszkę śmieszne, właściwie groteskowe. No i rzeczywiście, tak jak powiedziała Liza Olczyk, chodzi o to, żeby wezwać Donalda Tuska i kilku innych ważnych, prominentnych polityków Platformy lub osób związanych z Platformą, no i żeby ich, mówiąc brutalnie, medialnie pałować. No i kolejna sprawa. Mariusz Dzierżawski złożył wczoraj w Sejmie listę 450 tysięcy podpisów pod projektem ustawy całkowicie zakazującym aborcji. Dzierżawski jest pełnomocnikiem Komitetu Stop Aborcji. I co będzie teraz dalej z tym wnioskiem? Dalej to marszałek ma 3 miesiące na to, żeby go wprowadzić pod obrady Sejmu. Zanim to zrobi, to najpewniej wpłynie kolejny wniosek i to będzie wniosek chyba Ratujmy Kobiety, takiego komitetu, który przewiduje pełną liberalizację obecnych przepisów, a jesienią te dwa projekty się zderzą i będą iskry leciały, jak sądzę, bo efekt będzie taki, że żadna ze stron, która złoży ten projekt, nie będzie zadowolona z tego, co ostatecznie uchwali Sejm, bo Sejm może oczywiście rozpocząć pracę nad tym, tego typu projektami, ale może je dowoli zmieniać, bo taka jest zasada inicjatywy ustawodawczej. Można zauważyć, że zaletą projektów obywatelskich jest to, że one nie ulegają w zasadzie dyskontynuacji, czyli Sejm, jak się głęboko namyśli, to może zostawić rozstrzygnięcie kolejnemu parlamentowi. No może, ale to też troszeczkę nie bardzo, bo jeżeli za 3 miesiące, w ciągu 3 miesięcy musi być to wprowadzone pod obrady, to oczywiście może utknąć gdzieś na lata w podkomisji, prawda? No tak, oczywiście. Tak, oczywiście może utknąć na lata podkomisji, ale sądzę, że tak nie będzie. PiS będzie musiało się z tym zmierzyć i tak na moje oko zostanie przyjęte rozwiązanie lekko zaostrzające obecny przepis, czyli wykreślenie tego przepisu mówiącego o prawie do przerwania ciąży ze względu na ciężkie, nieodwracalne uszkodzenie płodu. Na nic więcej się chyba PiS nie zdecyduje, a na coś musi. No bo to jest tego typu sprawa, która zawsze jest
bardzo ciężka politycznie dla partii rządzącej, bo zwłaszcza dla takiej jak PiS, czy wcześniej była Platforma, która ma jakby swoje lewe i prawe skrzydło, tak w cudzysłowie, tak, jakkolwiek by to zabrzmiało. No ale powiedzmy, że w PiS-ie mamy i PiS też adresuje swój przekaz do środka. Jeżeli tak robi, no to nie może sobie pozwolić na jakieś radykalne zaostrzenie ustawy antyaborcyjnej. To się zgadzam z Lizą. Zresztą nawet piszemy o tym dzisiaj, że prawdopodobnie to rozwiązanie, no to będzie to wyeliminowanie tak zwanej aborcji eugenicznej. Natomiast pytanie, jak to zostanie zrobione? Czy to będzie w ogóle, nie będzie można dokonywać takich zabiegów w momencie, kiedy dziecko ma wady? Czy będzie wylistowana pewna lista schorzeń, znaczy pozytywalna albo negatywna, w sensie lista, która będzie mówiła o tym, kiedy można, albo lista, która kiedy nie można. Wiadomo, że jakby celem większości posłów jest to, żeby nie można było dokonywać aborcji w przypadku dzieci z zespołem Downa. I pewnie na tym się skończy, o ile dojdzie w ogóle do głosowania, bo ja też dopuszczam taką sytuację, że wejdzie to do prac w komisjach i przeleży. Pamiętajmy, że PiS największy kryzys jakby wewnętrzny przeżył właśnie w latach 2005-2007, przeżył właśnie z powodu jakby sporów o aborcję i o zapisy o ochronie życia w Konstytucji, wtedy, kiedy odszedł Marek Jurek. Ten Marek Jurek nie zmienił swojego stanowiska, jest eurodeputowanym z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Wciąż mówi, że ta ustawa powinna wejść w życie i prawo aborcyjne powinno zostać bardzo mocno zaostrzone. W związku z czym, jeżeli PiS tego prawa nie zaostrzy, to na pewno będzie miał problem i środowisko prawicowe podniosą larum i myślę, że też część środowisk skrajnie prawicowych. Tak jak się każdy się na wszystkich, na wszystko temu, że PiS będzie musiał powędrować bardziej do centrum. Nie będzie miał wyboru PiS i będzie musiał powędrować do tego centrum. Ciekawe jest też to, że PiS nie miał jeszcze stanowiska twardego w sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego. Wczoraj w Głowie przyszła taka czarna włosa glista, jakieś miała nuty, coś wpisywała. Ja siedziałam przed nią, siedziałam, obserwowałam, nawet ją nagrywałam. I tak na maszynie, a co sekunda to minął, tu zaglądała. I się oglądała i tak się patrzyła. A to co? No ale jakaś psychiczna. No na to wygląda, bo ja nawet ją potem zaczęła po włosach się tak podnosiła te kurwy czarne, coś tam zaczęła upiększać te włosy, coś tam się poprawiać, coś tego. I braku dyscypliny w PiS-ie i tego, że jest podział. Tak na nerwicowa, jakie to sprzeczności, ona miała nuty. Ktoś przepisywała jakieś nuty, no to chyba muzyka chyba wycisza, muzyka uspokaja. W PiS-ie jest dużo... Zaminy zdawała, babszczy, głupie to. W PiS-ie jest dużo posłów, agapiła się, a tu, aż mi się już chciało coś powiedzieć. Warszawa, wszystkiego ciekawa. Tak, do tego dochodzą akcyzacyjne, ale on się robi tak naprawdę taka większość, która jest w stanie tą ustawę teoretycznie uchwalić w każdej wersji, więc z tego punktu widzenia to uważam, że właśnie równie prawdopodobny jest ten wariant odwlekania rozstrzygnięcia. My nie ma nastroju na to, żeby wprowadzić całkowity zakaz przerwania ciąży. Fakt, że pani rzecznik PiS-u, pani Beata Mazurek, mówiła, że ona nie widzi tej możliwości, żeby były karane kobiety. Są to chłopki, pani szczyźniane, one ciężko chodzą, to chłopki, chłopki. Czyli czytam osoby zgwałcone do urodzenia dziecka świadczy o tym, że to wytycza tę linię, jeśli chodzi o ustawę, ale są pewnością to będzie opuszczenie samobezpieczne, ponieważ przedstawiciele komitetu występowali i widzieli z jednej strony wystąpienie pana Mariusza Dzierżowskiego z całymi jego poglądami, z drugiej strony prawdopodobnie jeśli zostają zebrane podpisy komitetu Ratujmy Kobiety, były Polacy mogą ucierpieć jako pierwsi.
Czy myślicie, że rzeczywiście ci wszyscy ludzie, którzy wyjechali do Wielkiej Brytanii, będą musieli wrócić stamtąd? Nie, no. nie, na pewno nie teraz. Możliwe, że coś się zmieni za kilka lat. Sam Brexit będzie trwał dłuższy czas. To nie jest tak, jak wydawało nam się na początku, że i też tak, jakby chciał Donald Tusk, że żeby Wielka Brytania od razu wyszła. To jest niemożliwe. Ten proces będzie trwał, będzie jakiś układ, jakaś umowa z Wielką Brytanią, więc nie ma takiej sytuacji, w której nagle Polacy będą musieli zabierać swoje rodziny, wyprowadzać się i wracać do Polski i tutaj układać sobie na nowo życie. Ja jeszcze dopuszczam w ogóle scenariusz braku Brexitu, to znaczy takiego rozwoju sytuacji, że na przykład zaczną się jakieś zakulisowe negocjacje Wielkiej Brytanii i to, co istotne, to referendum nie jest jakby wiążące, znaczy to jest decyzja polityczna, tak, ale ono nie jest wiążące prawnie. Prawnie jest wiążąca decyzja parlamentu brytyjskiego i rządu. I w związku z tym no, jest do wyobrażenia sytuacja, w której tak naprawdę dochodzi do jakiegoś powtórzenia referendum, gdzie pytania są postawione trochę inaczej, tak, gdzie są jakieś warunki, czy jesteś za wyjściem Wielkiej Brytanii pod takimi warunkami, bo w tej chwili mamy taką sytuację, że no, część eurosceptyków się ucieszyła, ci najbardziej zatwardziali, ale ich szefowie właśnie dezerterują, gdzieś tam schodzą z widnokręgu, a z drugiej strony spora część ludzi, która zagłosowała, czuje się oszukana, w tym sensie, że oni myśleli, że głosują na krótsze kolejki do lekarza, a tak naprawdę zagłosowali na to, że nie będzie dofinansowania tam, nie wiem, dla Kornwali, nie będzie pieniędzy na brytyjską naukę i tak dalej, i tak dalej. No bo w tej chwili gazety brytyjskie, które wcześniej lubowały się wymienianiu tego, jakie to szkody Wielka Brytania ponosi z tytułu tego, że w Unii uczestniczy, zaczynają listować wszystkie straty, jakie zostaną poniesione w momencie, kiedy Wielka Brytania wyjdzie. Co więcej, jeżeli będzie chciała utrzymać swój status, to będzie za to musiała płacić, tak? Czyli jakby ten bilet będzie, który ona musi kupić do Unii Europejskiej, on będzie tańszy może o 10%, ta ich składka, ale z kolei będą siedzieli gdzieś tam w schowku na szczotki, a nie przy stole, przy którym się podejmuje decyzję. Dlatego ja nie wykluczam refleksji tutaj, ale oczywiście jest tak, że to, co się stało, takie nastroje może podgrzewać, zresztą raczej napędzić ten trend, który już się pojawił dawno, no bo to komisja tutaj, Rzeczpospolita pisze o rządzie francuskim, ale przecież to komisja właśnie przedstawiła niedawno, bo to 3-4 miesiące temu, projekt nowej dyrektywy o pracownikach delegowanych, który odpowiada Francuzom. To Francuzi i Niemcy w tej chwili są za tym, żeby obowiązywały zasady płacy minimalnej dotyczące pracowników z innych krajów. Więc jakby na pewno w tej chwili stajemy wobec takiego frontu najbogatszych krajów i szczerze mówiąc bez Wielkiej Brytanii będzie ciężko się bronić, bo w poprzedniej turze negocjacji, bo to było chyba 4 czy 5 lat temu, kiedy stawała ta sprawa pracowników delegowanych, to udało się sformować koalicję z Wielką Brytanią, która zablokowała wtedy te regulacje. Natomiast pytanie, co będzie teraz? Tak, no oczywiście nasza tutaj pozycja negocjacyjna bez Wielkiej Brytanii zdecydowanie osłabła. Teraz Wielka Brytania nie ma głowy do tego, żeby się zajmować tego typu sprawami, bo teoretycznie jest na wylocie z Unii, więc nie ma powodu, żeby uczestniczyła w takich rozmowach. Brytyjczycy i Francuzi już dali im tam inne rzeczy, więc oni nie za bardzo chcą uczestniczyć. Właśnie, ale ja nie wierzę w nowe referendum. Wydaje mi się, że jeżeli do czegokolwiek może dojść, to znaczy jeżeli może zostać odwrócona ta decyzja, to tylko dzięki przyszłym wyborom, które odbyłyby się pod hasłem zostajemy w Unii albo wychodzimy z Unii i ta opcja, która wygra, która będzie rządziła, jakby będzie decydowała właśnie o tym, czy parlament przyjmuje, czy nie ten wniosek o referendum, znaczy werdykt referendum. Natomiast będzie musiał wtedy wrócić do polityki. Myślę, że on już na dobre się rozstał z polityką właśnie. To świadczy o jakości tych wszystkich eurosceptyków i o ich intencjach, no, zrobić się bałagan i zwiać do swojego, nie wiem, apartamentu czy tam zamku, bo tam najchętniej w zamkach mieszkają Brytyjczycy. A my jeszcze na moment wrócimy do emerytur, bo dzisiaj taki jest dwugłos właściwie. Fakt na pierwszej stronie, tak jak to fakt. Kazmierczak. Takie poranne espresso. Zabraknie pieniędzy na emerytury, ale ze znakiem zapytania. A dziennik Gazeta Prawna, powołując się zresztą na ten sam dokument, bez obaw, ZUS nie upadnie. To kto ma rację?
Znaczy, że jesteśmy za dziennikiem, bo mamy tutaj kolegę z dziennika. Nie, oczywiście, oczywiście jest prognoza, bo o jakim dokumencie mówimy? To jest prognoza długoterminowa finansów Funduszu Emerytalnego ZUS do roku 2060. Więc i no, fakty interpretuję to w ten sposób, że ponieważ deficyt będzie cały czas w tym funduszu, no to czy będzie na wypłatę emerytur. Natomiast tak jak się patrzy na poszczególne wskaźniki, które świadczą o tym, czy państwu będzie łatwiej obsługiwać ten deficyt, czy nie. Czyli to jest na przykład deficyt w relacji do PKB, albo tak zwana wydolność, czyli to, ile ZUS jest w stanie pokrywać wypłacanych emerytur z wpływających składek. To jakby deficyt w relacji do PKB będzie malał, czyli jakby budżetowi łatwiej będzie finansować deficyt w ZUS-ie, a z kolei ta wydolność będzie rosła, czyli ZUS będzie większą część świadczeń pokrywał z wpływającej składki. Czyli sytuacja docelowo ma być lepsza niż dzisiaj. Z tego punktu widzenia no, trudno mówić o tym, że to się zawali. Tak? Ale oczywiście to jest rok 2060, to jakbyśmy w roku 1890 przewidywali, co będzie w roku 1950, to ryzyko pomyłki byłoby spore. Zresztą, że po drodze może być wojna. Tam wojna. No a po drodze mamy rządy PiSu i właśnie w tej chwili jakby demontaż całkowity OFE, przeniesienie części pieniędzy do Funduszu Rezerwy Demograficznej. W porządku, bardzo dobrze, tylko że to są pieniądze tak naprawdę ze składek, więc one nie powinny wpłynąć do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Tam powinny leżeć zupełnie inne pieniądze, na przykład z prywatyzacji. I zasypywać mówi, że tam ten Ale że oczywiście wszystko tam powinno leżeć, tylko nie wiadomo, jak będą wyglądały te emerytury i kto będzie je wypłacał i z czego, bo naprawdę w tej chwili, bo tak jak już Platforma Obywatelska zdemontowała OFE, to mniej więcej było wiadomo, jak PiS to będzie wyglądało. Jarosław Kaczyński głosowali przeciwko demontażowi OFE. Ale to, co oni teraz robią, to naprawdę świadczy o tym, że w ogóle nie wiadomo, jakie będą emerytury. To ja panią redaktorko cieszę, bo akurat na finanse PiS to nie ma żadnego wpływu tak naprawdę. To, co ja słyszę, to oni tylko podważają, tylko narzekają. To jest mało informacja. To, że ten FUS będzie jakby miał coraz lepsze wyniki, wynika głównie z tego, że będzie spadała stopa zastąpienia. To znaczy emerytury w relacji do pensji będą coraz niższe, więc a łatwiej się będzie spędzić. Było powiedziane, że nasza działalność jest wywrotowa i za to w ogóle jest kara. Jacek Nizienkiewicz, Rzeczpospolita, dziękuję bardzo. Grzegorz Osiecki, Dziennik Gazeta Prawna, dziękuję bardzo. Dziękuję. I Eliza Olczyk, wprost, dziękuję bardzo. Grzegorz Chlasta, Aleksandra Głogowska, życzymy Państwu dobrego dnia. Teraz czas na wiadomości, minęła 9:00. Dziś środa, 6 dzień lipca, na zegarach minuta po 9:00. Witamy i zapraszamy na wiadomości RDC. Karolina Wasilewska. I Filip Gąsior. Plan Morawieckiego ryzykowny, niebezpieczny i kosztowny. Tak rządowe założenia skomentowała w poranku RDC profesor Leokadia Orędziak ze ZGH. Potem Beata Kępa o nowych pracach nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. I wiadomości z Rosji. Że była gościem, to co? Będzie zapłacić za wielkie halo robi jakaś pani gościem. Przedsiębiorcy nie ufają kontrahentom. O tym, dlaczego wolą transakcje w gotówce, powiemy w wiadomościach ekonomicznych RDC. Rząd proponuje zmiany w OFE, eksperci krytykują. Na rynek finansowy trafi masa pieniędzy, a to duże zagrożenie, twierdzi profesor Leokadia Orędziak ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przypomnijmy, według wicepremiera Mateusza Morawieckiego środki z otwartych funduszy emerytalnych mają być przeniesione w 3/4 do trzeciego filaru i w 1/4 do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Chodzi w sumie o 140 miliardów złotych naszych oszczędności. Profesor Orędziak, która była gościem Monika RDC, uważa, że to ryzykowne. Im więcej rynków prowadzimy do tego systemu, tym będzie on bardziej ryzykowny. On po prostu daje tylko zyski tym, którzy na rynku finansowym no grają, rozumiem, czyli bankom, towarzystwom ubezpieczeniowym, tym graczom giełdowym. Plan Morawieckiego ma wejść w życie w styczniu 2018 roku. Ona mogła stać tam pod bramką specjalnie. Jałowy spór o Trybunał Konstytucyjny. Zdaniem szefowej kancelarii premiera, członkowie niektórych partii opozycyjnych podgrzewają konflikt, bo nie mają pomysłu na swoją działalność w polityce. Myślę, że opozycja, jeszcze raz to powtórzę, nie mając żadnego pomysłu na to, jaką być opozycją, powoduje co rusz różnego rodzaju perturbacja. To jest absolutny sposób na to, żeby przedłużać jałowy spór o Trybunał Konstytucyjny. Po 3:00 Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka przyjęła projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Tak. Dokument prawdopodobnie jeszcze dziś trafi do Sejmu. Na pewno dziś w Sejmie pierwsze czytanie projektu uchwały o powołaniu Komisji Śledczej, która zajmie się sprawą Amber Gold. Wniosek w tej sprawie złożyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, a więcej na ten temat Małgorzata Naukowicz.
Jak mówi szef klubu PiS Ryszard Terlecki, komisja śledcza miałaby zacząć pracę jeszcze przed sejmowymi wakacjami. To jest ogromny materiał, który wymaga zapoznania się z nim. Pracami komisji miałaby kierować posłanka PiSu Małgorzata Wasserman. Sprawa jest bardzo nietuzinkowa i będzie wymagała ogromnego nakładu pracy, ja jestem na to gotowa. Wniosek zamierza poprzeć Platforma Obywatelska. Szef klubu PO Sławomir Neumann zapowiada poszerzenie zakresu działania komisji o sprawę SKOK-ów. Bo w SKOK-ach ponad 4 miliardy złotych już przepadły. Komisja śledcza ma liczyć 9 osób. Mają to być przedstawiciele trzech największych klubów parlamentarnych. PiSu, PO i Ruchu Kukiz 15. A to znaczy, że zabraknie przedstawicieli klubów Nowoczesnej i PSL. Późnym wieczorem zakończyły się ostatnie ćwiczenia Straży Pożarnej przed szczytem NATO. Jaki był ich przebieg? O tym rzecznik strażaków Paweł Frontczak. Wypadek drogowy autocysterny przewożącej olej napędowy na jednej z ulic w centrum Warszawy. Dochodzi do wycieku, na szczęście nie chodzi do pożaru. Cysterna blokuje przejazd kolumn samochodów, które jadą na Stadion Narodowy. W czasie szczytu NATO siły strażaków zostaną wzmocnione o 420 osób w Warszawie i prawie 900 w województwie mazowieckim. I teraz sport w wiadomościach RDC. Wieczorem w Lyonie piłkarze Portugalii i Walii zagrają w finał Mistrzostw Europy. To właśnie Portugalczycy odesłali biało-czerwonych po serii rzutów karnych i dotarli do półfinału, nie wygrywając ani jednego meczu w regulaminowym czasie. Początek meczu o 21:00, jutro o tej samej porze drugie starcie o finał w Marsylii. Francuzi zagrają z Niemcami. Tymczasem Rosja ujawniła ceny biletów na mecze piłkarskich Mistrzostw Świata. Nie jak powiedzieliśmy euro, ale cóż, ciągle żyjemy fantastycznym występem naszych, które odbędą się w tym kraju w 2018 roku. Decyzją Władimira Putina kibice zostaną zwolnieni z obowiązku wizowego. Warunki są dwa, donosi z Moskwy Maciej Jastrzębski. Trzeba mieć bilet na swoje nazwisko i numer identyfikacyjny kibica. Prezydencki dekret pozwala sympatykom futbolu przyjechać do Rosji 10 dni przed meczem, na który mają bilet, i przebywać na terytorium federacji do 10 dni po jego zakończeniu. Wizy natomiast będą musieli posiadać piłkarze. Będą je wydawać konsulaty bez pobierania opłat. Najtańszy bilet na Mundial 2018 będzie kosztował 1280 rubli dla Rosjan i 105 dolarów dla obcokrajowców. Najdroższe będą bilety na mecz finałowy. Za najlepsze miejsca trzeba będzie zapłacić 1100 dolarów. RDC, radio dla ciebie. 19-20 stopni na Mazowszu i na zmianę chmury, deszcz i słońce. Tak będzie przez cały dzień, a także jutro. Na barometrach mamy 994 hektopaskale, ciśnienie spada. W RDC czas na wiadomości ekonomiczne. Stopy procentowe najprawdopodobniej ani drgną. Dziś rusza posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Usunąć później, bardzo później, byłam dorosłą osobą, za 40 lat miał. Się dowiedziałam, kiedy potrzebnie się jeszcze powiedziałam, bo ja to przyjęłam normalnie, ona inaczej. Skoro takie rzeczy się działy, a dzisiejsza młodzież, mamy tą świadomą laicyzację wprowadzaną. Teraz czas staną. Staro, malutkie, najmądrzejsze, głupie, chytre. Krótko, 40 lat lochy żyją, jaka na młodzież. Ja to nie zwyciężyłam. Dlatego ja bym chciała, żeby do młodzież tego nie chciej, rozumiem. Chciej, kochana, chciej. To jest Ducha Świętego, znaczy nie uogólniam. Ale to jest szczególne miejsce. Ja teraz, która powinna mieć opiekę dzień i noc, ja żyję. I ja nigdzie nie mogę dojechać, nie mogę dojechać do lekarzy, nigdy nie poznaczę komać w czterech ścianach, żadne leki nie pomagają, a ja do Częstochowy dojadę, więc proszę mi powiedzieć, kto tu działa. I ja tam mogę chodzić, biegać, teraz jadę 10, jadę z całą pewnością, bo ja wiem, że ja tam dojadę. No, dziękujemy Pani Bogu miło za to świadectwo. I bardzo bym żeby młodzież była tam. No zapraszamy, bo nakrywają się nam dwie rzeczy w Pani świadectwie. Pierwsze to właśnie świadectwo związane z uczestnictwem w Światowych Dniach Młodzieży, wtedy w 1991 roku. No i wtedy te Światowe Dni Młodzieży przeżywane na Jasnej Górze.
A pani mówi też o naszej pielgrzymce Rodziny Radia Maryja już 25 na Jasną Górę jako pielgrzymka Rodziny Radia Maryja do stóp naszej Pani Królowej, gdzie zapraszamy wszystkich i dzieci, i młodzież, i dorosłych, i też już osoby starsze, chore, cierpiące, te, które mają w sobie tyle sił, by wyruszyć i być razem z nami. A często może w swoim imieniu warto kogoś zachęcić, by ofiarował ten wyjazd, tę pielgrzymkę za mnie i poprosić o takie wyrzeczenie i taką intencję. Dla obojga stron przyniesie to konkretne, dobre owoce. No a druga rzecz to zachęta, by młodzież uczestniczyła w Światowych Dniach Młodzieży też w Krakowie i spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem, które to spotkanie Światowe Dni Młodzieży, wiemy, zaczynają się i przeżywać będziemy końcem lipca. Prosimy Radio Maryja, halo. Bardzo proszę. Teraz i zawsze. Słuchałem właśnie przed chwilą katechezy pożegnania naszego Ojca Świętego Jana Pawła II z 6 Światowych Dni Młodzieży 91 roku. I dwa zdania tylko powiem. Uświadomiłem sobie, że właśnie wtedy, gdy nasz papież wspomniał o żołnierzach, to dokładnie w tym roku akurat odbywałem służbę wojskową i ja służyłem akurat w takiej formacji obrony przeciwpowietrznej kraju, w miejscowości Wiewiórczym koło Łodzi, w batalionie radiotechnicznym i byłem odpowiedzialny za śledzenie i prowadzenie wszystkich samolotów i statków powietrznych nad Polską wtedy i dotarło do mnie z pełną mocą, że wszystkie przeloty naszego papieża prowadziłem wtedy. No, może to nie jest nic wielkiego, ale